Kształtowanie okapu. Kształtowanie okapu dla dachu bez pełnego deskowania. Rozpoczynamy od wykonania nacięć w krokwiach w celu umieszczenia w nich pasa podrynnowego. Dla dachu z pełnym deskowaniem pas podrynnowy montuje się bezpośrednio na deskach. Na uprzednio przygotowanej konstrukcji dachu montujemy bal okapowy. W szczelinie pomiędzy balem okapowym a pasem podrynnowym układamy siatkę wentylacyjną oraz mocujemy osłonę wykonaną z blachy cynkowo-tytanowej ZM Silesia. Montaż systemu orynnowania rozpoczynamy od właściwego rozplanowania haków rynnowych. W pierwszej kolejności ustalamy najwyższy i najniższy punkt. W tym celu odmierzamy równe odcinki w odstępach zależnych od przyjętego rozstawu haków. Zaleca się odległość co 50 cm. Następnie w balu okapowym frezujemy wpusty tak, aby po zamontowaniu hak zlicował się z jego górną płaszczyzną. W powstałych wpustach montujemy najwyższy i najniższy hak za pomocą wkrętów o odpowiednio dobranej długości. Pomiędzy hakami rozpinamy sznurek w dwóch miejscach. Pozostałe haki pośrednie doginamy na giętce według linii wyznaczonych sznurkiem. Rynnę cynkowo-tytanową ZM Silesia układamy na hakach, zwracając uwagę na prawidłowe umieszczenie haka w wulście. Optymalny spadek rynny powinien wynosić około 3 mm na metr bieżący okapu. Prawidłowo zamontowana rynna powinna mieć nieznacznie obniżoną wulstę. Różnica wysokości między wulstą a zagięciem przeciwwodnym uzależniona jest od rozmiaru rynny i nie powinna być mniejsza niż 10 mm. Przy łączeniu rynien należy zachować zakładkę o długości maksymalnie 2 cm. Łączenie rynien cynkowo-tytanowych wykonujemy za pomocą lutowania miękkiego kapilarnego. Szczegółowe informacje dotyczące lutowania dostępne są u doradcy technicznego ZM Silesia. Następnie montujemy denko rynny. Lutowanie można wykonywać zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. W rynnie należy przygotować odpowiedni otwór owalny, przez który będzie odprowadzana woda opadowa za pośrednictwem sztucera podwieszonego do pionu spustowego. Przekrój otworu wlotowego powinien być do 30% większy od przekroju poprzecznego rury spustowej. Krawędź wyciętego otworu należy wyklepać w taki sposób, aby utworzyć kapinos. Do rynny podwieszamy sztucer. Stanowi on dylatację, która kompensuje ruchy termiczne, dlatego niedopuszczalne jest lutowanie go do rynny. Następnie montujemy rurę spustową wykonaną z blachy cynkowo-tytanowej o odpowiedniej do odwadnianej powierzchni średnicy. Optymalna odległość rury spustowej od ściany wynosi około 2 cm.
zamontowaniu rynien mocujemy pas nadrynnowy. A następnie grzebień okapu, zabezpieczający przed wnikaniem drobnych zwierząt pod połać dachu.